Pan był na wyborach, czy nie? Byłem. Dziwi mnie, że społeczeństwo polskie zbojkotowało referendum. Referendum? Biedni ludzie. Kto biedny? Ci, którzy głosowali na PiS. Nakradli, natapali się. Zrezygnował. To była nagonka. Tusk zrobił swoje. Ja dostałam wszystkie trzy karty, wszystko, bo sprawdziłam stemple, wszystko było okej. Okay. Mówili, że to referendum jest głupie i ja nie biorę karty. To są młodzi ludzie, oni sobie nie zdają sprawy. Oni chcą być Europejczykami, a ja chcę być Polką. Z czego wynika to, że no, według tych wyników młodzi i młodzież głosowała tutaj właśnie na opozycję, a aha, 50 plus, tak, no większość dlatego, tutaj że została zmanipulowana wcześniej przez niejaką Martę Lempart na przykład. Mhm. Oczywiście Tusk zrobił swoje i kobiety na wybory, tylko kobiety na wybory w sensie takim, że nie będziecie miały swoich praw, nie będziecie mogły ciąży usuwać. Ważniejsze są sprawy naprawdę niż usuwanie ciąży. Co teraz powinien zrobić prezydent Andrzej Duda? No bo no mówią, że no spróbuje jednak powołać kogoś ze środowiska PiSu, no ale to rząd mniejszościowy wtedy. No i wotum zaufania raczej nie uzyska. Albo nowe wybory w maju. 70% frekwencji. Tak. No i też na przykład większość młodych ludzi głosowała na opozycję, wiem, tak, a większość, no powiedzmy 60 plus, mhm, na Prawo i Sprawiedliwość. No jak pani myśli, z czego wynika taki... Ja nie wiem, proszę pana, nie będę rozmawiać. Czyli zły wybór. Tak, tak. Z czego wynika to, że jednak po dwóch kadencjach Prawa i Sprawiedliwości, no mają pierwsze miejsce, nie mają co prawda większości, propaganda, ale mają sporo tych mandatów. Duża propaganda zawdzięczna. Cały czas propaganda. A jakie ma pan oczekiwania na przykład od Koalicji Obywatelskiej teraz? Żeby rozliczyła tych wszystkich pisiorów, co nakradli, nachapali się. I... się nachapali? No. No ale to myśli pan, że będą właśnie mieli na tyle siły, żeby po prostu tym się zająć? Na to liczę. No bo jednak jest weto prezydenta. No jak Andrzej Duda nie będzie chciał to współpracować... To już będzie sprawa Andrzeja Dudy. Albo część pisiorów przejdzie na stronę opozycyjną i będą odrzucać weto Dudy. Młodzi ludzie, proszę pana, ja mam wnuczka też, nie przeżyli stanu wojennego, nie przeżyli kryzysu. Rodzice stawali na głowie, żeby wszystko spełnić. Oni nie znają. Nie znają sytuacji, jaka była, jacy moi rodzice byli, co stracili, jak się dorobili. Ja osobiście też. To są młodzi ludzie, oni sobie nie zdają sprawy. Oni chcą być Europejczykami. A ja chcę być Polką i żyć w tym kraju z historią, w pięknym, cudownym kraju. No a... Ale ja myślę, nie wiem, proszę pana, ja jestem załamana. Myślę. Ja sobie nie wyobrażam, jaki będzie bałagan. Dla kogo? Dla tych młodych, dla nas, dla starych, dla kogo? Z czego wynika to, że młodzi ludzie głosowali na opozycję, bo tak wynika z tych na razie wyników sondażowych, tak. A no jednak obywatele 50 plus w większości na Prawo i Sprawiedliwość. Proszę panią, proszę pana, dlatego... Kto biedny? No, ci, którzy głosowali na PiS. Ale, że biedni dosłownie, czy że w przenośni? Nie, no, biedni w przenośni, bo nie myślą. Wolą być w tej neokomunie, do której się przyzwyczaili przez całą młodość. I wydaje mi się, że w tej neokomunie będzie lepiej. Mm-hmm. I że dlatego, tak? No. Tak, myślę, że inna wtedy jest najlepiej. Młodzież głosuje na opozycję, a 50 plus, no nie na PiS. Co? No ja tak grzecznie, nie muszę mówić grzecznie, nie, że nie, no. Nie, ale ludzie są tacy i mądrzy i głupi, różni są ludzie, nie, no, prawda? Tak jak tu jest pół na pół, tak i w społeczeństwie też jest pół na pół. Pan był na wyborach, czy nie? Byłem. No bo tutaj są takie kwestie, że no, że niby mówili, czy wydawać komplet, albo czy trzy karty i... No bo tak, frekwencja 70%, ale referendum 40%. Tak, powinien decydować ten, kto bierze kartę, czy chce, czy nie chce. A nie kierownik, czy tam komisji. Czyli jednak to było nie w porządku, że takie pytania się pojawiały. Nie. Dziwi mnie, że społeczeństwo polskie zbojkotowało referendum. Referendum, no właśnie, no bo tak, referendum, rekordowa frekwencja. Które jest wiążące, bo referendum jest wiążące i nikt by już tego nie mógł podważyć, bo to jest wybór narodu. No ale tak, rekordowa frekwencja, ponad 70%, a referendum 40%. Bo ludzie nie brali kart, bo ludzie bojkotowali. No ja wiem wśród moich znajomych na przykład jak było, mówili, że to referendum jest głupie i ja nie biorę karty.
Bo jeszcze twierdzili, że u nas i takich nie będzie i będą. Jeżeli będzie czyli rządził... Tutaj pani się obawia jako Polka, że tutaj może być ten problem. Ja się nie obawiam, ja to wiem na 100%. Pani jest przekonana. Ja jestem przekonana, ten, już nie chcę tutaj epitetów, bo i nawet mi jego nazwisko nie przechodzi przez usta, tak sprowadzi do nas, bo on się musi wywiązać wobec Niemców, wobec Brukseli, tak sprowadzi. Polskie kobiety są narażone na niebezpieczeństwo, on będzie miał krew na rękach, ten człowiek, krew polskich kobiet, polskich dzieci będzie miał na rękach. Co państwo o tym myślą, że z jednej strony rekordowa frekwencja ponad 70%, a z drugiej referendum 40%? No to... No widocznie nie. Było nietrafione. Dla mnie pytania były głupie, poniżej poziomu, który bym chciał rozmawiać. Bo tutaj zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że było w niektórych komisjach było nieuczciwie, bo pytali, czy cały komplet, albo czy trzy karty, tak, że niby sugerowali. Na mnie to nie miało żadnego wpływu, natomiast trudno mi jest powiedzieć. Na pewno w przepisach było powiedziane, że nie wolno, prawda, że nie może tak być. No. Znaczy, no to później ponoć dostali informację członkowie komisji, że nie mają tak robić, ale na początku nie mieli takich. No ale dla mnie to nie jest aż tak istotna sprawa. Ponad 70%, rekordowa frekwencja, prawda? Tak. A referendum tylko 40. No. A proszę pana, z tego powodu nie, to jeżeli chodzi o referendum, to nieważne czy nie? No nieważne, bo powyżej 50, tak. No ale gdyby wszyscy wzięli udział, gdyby ci, co głosowali, wzięli też karty referendalne, to by było ważne, wiążące. Nie, byłoby wiążące, tylko proszę pana, referendum ogłosiło PiS, podało takie prawie, że gdyby przeszło, to nowy rząd musiałby to realizować. A niektóre sprawy są, prawda, nazwijmy to, problematyczne, żeby to podjąć. No. A jakie oczekiwania by pan miał do opozycji teraz, jakby przejęli władzę? Czym się powinni zająć? Żeby byli zgodni. Żeby się dogadali po prostu, żeby tak? się dogadali. Trudno, niech będzie jak będzie. Ja już mam swoje lata, ja przeżyłam. Wychowałam syna, mam wnuczki. Niech się martwią ci młodzi, proszę pana. Jeżeli chcą, żeby były takie rządy, żeby był bałagan w kraju, to niech żyją, niech spróbują. Ja żyłam też w bałaganie. A jeszcze podpytam panię o referendum, bo ponad 70% frekwencji, a referendum 40%. Proszę pana, ale muszę panu powiedzieć, że ja też się spotkałam. Pyta mnie się pani, czy ja chcę trzecią kartkę. Ja mówię, a co to za pytanie? A mojemu znajomemu nie dała. Syn zareklamował, bo powiedział, że nie dostał trzeciej. To wpisane jest... zrezygnował. To była nagonka, proszę pana. Skrzyknęli się. Trójka przeciwko jednemu. No czyli, że jednak to było nie w porządku, że takie pytania się pojawiały, tak? No, że... Ja osobiście takie pytanie dostałam. A czy pani też... Nie, ja dostałam wszystkie trzy karty, wszystko było... sprawdziłam stemple, wszystko było ok.